Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu ogólnym na miesiąc styczeń 2024 roku. Witam ponownie po dłuższej przerwie. Niestety rozchorowałam się, więc musiałam troszeczkę zrobić przerwę w nagrywaniu, ale już wracam. Mam nadzieję, że świetnie, spokojnie, cudownie spędziliście Państwo święta. Teraz coraz bliżej do nowego roku, więc zaczynamy rozkłady na 2024 rok. Te lwy, które jeszcze nie oglądały czytań rocznych na 2024 rok, zapraszam na mój kanał, zakładka playlista, tam znajdziecie filmy dla wszystkich 12 znaków zodiaku, więc od razu możecie obejrzeć swój znak słoneczny i ascendentalny. No dobrze kochani, tradycyjnie przypominam, że to czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, każdy z Was ma inne życie, inną jego historię, więc wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam również do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. No to zaczynamy, zobaczymy, co tam ciekawego styczeń dla lwa przygotował. Już przekładam karty i zabieramy się za rozkład. Energia, z jaką lew wkroczy w miesiąc styczeń. 3 denary. Co lub kto pomaga bądź przeszkadza? Paź mieczy. Wasze działania w miesiącu styczniu. 4 buławy. Poczekajcie kochani, coś tutaj z tym oświetleniem nie po drodze. O, teraz może lepiej, oczywiście. Dobrze. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Diabeł. Super. O kim, o czym lew myśli? Co planuje w styczniu? 2 denary. Połowa miesiąca. Wisielec. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy postrzegacie tą sytuację, w której jesteście. Jakie macie do niej nastawienie. Pustelnik. Czynniki zewnętrzne i ich wpływ na Was. Przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy. 9 buław. Obawy bądź nadzieje. Rycerz buław. I koniec miesiąca. Słoneczko. Super. Bardzo ładny rozkład. W tle 6 denarów. No dobrze. Cieszę się, że ten diabeł odchodzi do przeszłości, bo diabeł to stres, nerwy, zmartwienia, zależności wszelkiego rodzaju, zmartwienia właśnie. Związane z jakimiś zobowiązaniami. Zaraz sobie dopowiemy. Widzę, że niektóre lwy zastanawiają się, czy nie zawiesić działalności gospodarczej.
niektóre lwy będą chciały w ogóle zamknąć działalność, przejść już sobie na emeryturkę bądź rentkę. A inne znowu zastanawiają się, czy nie zostawić jeszcze jakiejś firmy, no nie wiem, pracy, przejść na tą emeryturę, ale jeszcze sobie dorabiać, tak? Dobrze. Dlaczego jest diabeł? Bo jest sześć buław. Dobrze. Czyli pokonałyście tutaj jakieś złe energie. Dziewięć buław. Kto się martwi z otoczenia? Rodzina. 10 denarów. Komuś jest ciężko. Zastój. Ale ten wisielec, zobaczcie, przy pustelniku, czyli takie poważne plany na przyszłość. Ja muszę teraz wybrać mądrze, ja muszę się zastanowić, ja muszę sobie coś przemyśleć, znaleźć rozwiązanie na tą sytuację, żeby nie popełnić błędu, żebym wiedział, czego chcę. Myślę o swojej przyszłości. Rydwan. Przejmuję stery w swoim życiu, tak? Bo jestem odpowiedzialna, bo jestem być może zdany na siebie. Bo tylko ode mnie to zależy, od nikogo innego. No dobrze, i tą dwójkę denarów jeszcze sobie dopowiemy. Król miecz. No właśnie, pomyśleć, tak? Pomyśleć, nie kierować się emocjami, sentymentami. Tylko po prostu logicznie pomyśleć i zadecydować mądrze. No dobrze. Jesteście w energii trzech denarów. Zacznijmy od spraw zawodowo-finansowych. Na pewno niektóre lwy będą przygotowywać się do sesji, do egzaminów, studiujecie, świetnie Wam idzie. Niektórzy nawet dwa kierunki być może myślą o zmianie kierunku już po pierwszym, że tak powiem, pierwszym na okresie, tak. Czy sobie poradzicie, czy nie? No i oczywiście niektóre lwy mają pracę i zastanawiają się, co dalej, więc to może być właśnie kilka możliwości, przejście na emeryturę, dorabianie na emeryturze, praca aż do emerytury na dłuższy okres czasu, czy współpraca z kimś, czy jednak na etacie, czy dacie radę w pojedynkę, więc takie różne myśli w tym paziu mieczy Wam przychodzą. Coś planujecie, coś próbujecie, ale to jest jeszcze to, no, takie świeże, tak? Jeszcze, że tak powiem, decyzji nie podjęliście. Przeglądacie różnego rodzaju oferty. Te osoby, które mają pracę, zastanawiają się nad przyszłością, swoją przyszłością w tej firmie. Czy to jest praca na dłuższą metę, czy jesteście zadowoleni z tej pracy? Bo dla niektórych tutaj dojazd do pracy bądź częste wyjazdy służbowe mogą być problemem, zwłaszcza jeżeli macie dzieci, rodzinę. A lew bardzo dba o relacje rodzinne i chce dla rodzinek najlepiej, to może być takim po prostu problemem, nad którym teraz trzeba się pochylić, trzeba się zastanowić. Powiem tak, te lwy, które szukają pracy, przeglądajcie oferty w internecie, pytajcie, wysyłajcie CV, myślcie już o tym, róbcie rozeznanie, bo lada moment jakaś oferta się pojawi. Pod koniec miesiąca widzę, że już będziecie zadowoleni na jakimś stanowisku. Niektóre lwy rozważają wyjazd za granicę, bądź no tutaj praca jako kierowca, osoba dyspozycyjna z samochodem. Ktoś, kto pracuje w terenie. Macie też jakiś pomysł na siebie, na swoją własną firmę, bądź no, chcecie może dokończyć jakieś studia, może jakieś kursy, może chcecie się jeszcze uczyć, rozwijać, zdobywać nową wiedzę, umiejętności. Być może niektóre lwy jeszcze nie znalazły tej swojej ostatecznej ścieżki zawodowej, ale widać, że się staracie i tutaj temat pracy w styczniu będzie bardzo ważny. Do czego dążycie? Do stabilizacji.
żeby zagrzać gdzieś ciepłą posadkę, ewentualnie no, dojść z kimś do porozumienia, zawrzeć tutaj korzystną umowę, żeby mieć bezpieczeństwo zawodowe, mieć na opłaty utrzymanie domu i rodziny. Więc na pewno tutaj lew widać, że się stara. Do przeszłości odchodzi albo współpraca z jakimś koziorożcem, ewentualnie jakaś spółka, współpraca, pokonanie jakichś trudności materialnych, rozwiązanie jakichś trudnych tutaj współprac, nerwowy okres, przygotowania do jakichś egzaminów, zmartwienia, strach, co dalej, ale widać, że sobie z jakimś kryzysem świetnie poradziliście. I myślę, że to całe doświadczenie, ta cała sytuacja spowodowała, że teraz, lwie, jesteś silniejszy, mądrzejszy i być może już wiesz, czego chcesz. Na pewno wiesz, na co, na kogo masz uważać, w jakie relacje zawodowe nie wchodzić, nie rzucać się z motyką na słońce. Poradziliście sobie tutaj też z uregulowaniem jakichś być może zobowiązań. No, diabeł to jest taka kula u nogi, więc jakiś kredyt ciężki do spłacenia, jakieś długi, zmartwienia. Natomiast jest też karta dobra na pieniądze, więc być może lada moment jakaś ciekawa oferta się pojawiła, bądź się pojawi i tutaj no, już zaczynacie współpracę. Niektóre lwy podejmą pracę z dziećmi, jako nauczyciele, pedagodzy, w służbie zdrowia, opieka nad dziećmi, tak? Jakieś tutaj drobne zabiegi chirurgiczne, więc może jako pielęgniarka, pielęgniarz, opieka medyczna. Coś takiego. Dobrze. O czym myślicie? No przede wszystkim ustabilizować swoją sytuację materialną, żeby wreszcie był ten balans, żebyście nie musieli lawirować jak ten pajac tutaj na tym rowerku, utrzymując równowagę. Przy silnych wiatrach ciężko jest żonglować, więc tutaj stabilizacja materialna. Umiejętność zarządzania też pieniędzmi, żeby ich nie przepuszczać tak lekką ręką. Planować wydatki, żeby wiedzieć, czy mi starczy, czy mi nie starczy do pierwszego, do kolejnej wypłaty, czy ta pensja, która jest, jest zadowalająca. Wiadomo, wszystko idzie w górę, mogą być nowe opłaty, wszystko sobie to trzeba przekalkulować. Załatwianie spraw urzędowych, czyli tutaj rozmowa. Mogą się pojawić jakieś dwie ciekawe oferty, więc tutaj na pewno lew będzie chciał się przygotować do rozmowy w sprawie pracy. Ktoś może oddzwonić, jakieś dwie firmy mogą oddzwonić i zaprosić cię, lwie, na rozmowę. Niektóre lwy być może zarejestrują się w urzędzie pracy, zwłaszcza jeżeli zakończyliście jakąś trudną współpracę, może dostaliście wypowiedzenie, może sami tutaj rozwiązaliście jakąś współpracę i teraz po prostu ten okres przejściowy, gdzie będziecie szukać pracy, no chcecie się zarejestrować, tak, żeby no, mieć ubezpieczenie i być może jakieś dodatkowe środki. Na pewno będziecie składać jakieś podania, wysyłać jakieś CV, rozmawiać, konsultować, podejmować być może decyzje. Niektóre lwy, będąc na emeryturze, będą chciały sobie dorobić jeszcze. Bądź jeżeli macie pracę, myślicie o tym, żeby podjąć jakąś dodatkową pracę, żeby tych pieniążków było po prostu w budżecie domowym więcej. Niektóre lwy będą miały zaproponowaną stałą współpracę z wodnikiem, wagą bądź bliźniakiem, mężczyzna po 40. Ale może być też kobieta. Dobrze, kochani, co w połowie miesiąca? No widzimy jakiś zastój. Albo musicie przeanalizować, przemyśleć jakąś propozycję, chwilę się zatrzymać. Być może myślicie o jakimś wyjeździe i tutaj no, jakieś są trudności, coś trzeba pozałatwiać, jakieś dokumenty, wiza, paszport, jakieś inne wnioski wypełnić. Może czekacie na czyjąś odpowiedź.
Jeżeli macie propozycję fajnej pracy, problemem mogą być też dojazdy, tak? Że niestety, no jeżeli macie dom, rodzinę, dzieci, te dojazdy będą dla Was utrudnieniem, dlatego musicie sobie to wszystko przeanalizować, dobrze przemyśleć, czy na dłuższą metę ma to po prostu sens. Tutaj też w grę wchodzi paliwo, prawda? No jeżeli mamy większość czasu spędzić w samochodzie, a jest fajna praca, to może pomyśleć trzeba, czy nie przeprowadzić się bliżej tej pracy. No jakoś tutaj zorganizować sobie tak czas. Więc wszystkie za i przeciw tutaj trzeba przeanalizować. Te lwy, które mają własną działalność gospodarczą, będą się zastanawiały, czy jej nie zawiesić. Inne będą tutaj analizowały jakiś wyjazd, propozycje pracy jako kierowca, kurier, praca w transporcie. Tak jak już mówiłam wcześniej, dyspozycyjność. Więc na razie odpoczywacie, zastanawiacie się, planujecie, myślicie. Wasze czynniki, to już mówiłam, ostrożność przede wszystkim, wykorzystywanie swojej wiedzy. No, pustelnik to też student, więc być może tutaj dążycie do osiągnięcia ukończenia jakiegoś kierunku, uzyskania wykształcenia, kwalifikacji. Od dłuższego czasu też nad czymś myślicie i wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Do pewnych spraw lwy będą dojrzewać i same musicie podjąć decyzję. Z jednej strony wiecie, że Wasz wybór się liczy, bo to Wy macie wiedzieć, czego chcecie. Z drugiej strony niektóre lwy mogą czuć się bardzo osamotnione w tej sytuacji, w której się znalazły. Że właśnie no, muszą poważnie się zastanowić, żeby nie popełnić błędu, bo to one są tutaj decydentami. Tak jak ustawiam nawigację w tym rydwanie, tamten rydwan Was zawiezie, więc wyznaczanie sobie celu, pilnowania spraw, odpowiedzialność za te sprawy, kontrola nad wszystkim, tak? Jeżeli wyjeżdżacie za granicę, zastanawiacie się, czy nie na dłuższy okres czasu. Co z zewnątrz? No tutaj dziewiątka buław i dziesiątka denarów. Ktoś z rodziny trzyma Was na dystans, ktoś jest bardzo nieufny, komuś jest ciężko, być może próbuje Wam tutaj jakieś warunki postawić. No lew niekoniecznie da sobie w kaszę dmuchać. Jak już się do czegoś przekona, jak już coś sobie uświadomi, czegoś naprawdę chce, no to trudno go przekierować. Rozłąka z rodziną. Jeżeli chodzi o wyjazd, rozłąka z rodziną, to jakby ta rodzina też taka atakująca, taka dystansująca się. Jakby tego wsparcia z rodziny nie ma. Jakby ta rodzina Was nie rozumiała. No komuś tutaj jest nie w smak, że Wy musielibyście tutaj coś z tą pracą zmienić, bądź wyjechać, bądź są jakieś tutaj niedogodnienia. Ktoś jest niezadowolony, może partner bądź partnerka, może dzieci, chodzi o dowożenie dzieci do szkoły, do przedszkola, właśnie ta trasa, ta odległość tutaj dla niektórych lwów jest dużym problemem. I teraz tak. Nadzieje bądź obawy. Czy się przeprowadzić, czy wyjechać, czy zaangażować się w ten biznes? Czy sprawnie to wszystko ogarniecie? Czy macie na tyle odwagi? Czy jesteście pewni, w jakim kierunku zmierzacie? Czy możecie liczyć na pomoc jakiegoś mężczyzny spod znaku lwa, barana bądź strzelca? Stawiałabym na lwa, bo to jest jego karta. Jak najbardziej tak. Od razu mówię, te lwy, które szukają pracy, tę pracę znajdą, będą z tej pracy bardzo zadowolone. Przy dzieciach pomoże rodzina, bądź partner, partnerka, ktoś, na kogo liczycie. Duże pieniądze, u niektórych lwów chałupnictwo, praca w domu, bądź praca z dziećmi, opieka, nauka i tak dalej. Jeżeli chodzi o pracę, którą macie, możliwa podwyżka, możliwe jakieś korzystne zmiany
porozumienie w umowach, przedłużenie umowy. No i myślę, że tutaj jakąkolwiek decyzję, bo tyle ile Was jest, tak każdy ma inne plany, inną sytuację. Cokolwiek tutaj nie zadecydujecie, będziecie z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Będziecie wiedzieli, że to była dobra decyzja, że wszystko pomyślnie się zakończy. Dobre wiadomości, dobra współpraca, dobre pieniądze, radość z tego, co robię, korzyści wszelkiego rodzaju, duma przed rodziną, bo tu rodzina też będzie zadowolona, że jednak mądrze postawiliście na siebie, że te trafne decyzje podjęliście. No oczywiście te lwy, które przystępują tutaj do egzaminów, kończą jakieś kursy, jakieś szkolenia ze świetnymi wynikami. Jeżeli chcecie gdzieś wyjechać, szkolić się, kształcić, rozwijać też, tutaj nic nie będzie stało Wam na przeszkodzie. No dobrze, moi kochani. Korzystnie podpisane jakieś umowy, kontrakty, akty notarialne. Jeżeli chcecie kupić auto bądź sprzedać, w połowie miesiąca pojawi się ciekawa oferta bądź konkretny kupiec. Będziecie bardzo zadowoleni. Co jeszcze? Odwiedzi Was ktoś, za kim tęsknicie, kogo potrzebujecie mieć teraz u swego boku. Ktoś napisze, ktoś się odezwie. Może być to osoba, która mieszka w innym mieście bądź nawet kraju, w połowie miesiąca Was odwiedzi. To może być ten lew, to może być zodiakalny rak, może być bliźniak bądź jakikolwiek inny znak. W tle mamy szóstkę denarów, więc przede wszystkim równowaga finansowa. Świetny pomysł, który zaowocuje i przyniesie korzyści materialne. Ktoś się z Wami rozliczy. Ktoś będzie konkretny do współpracy, ktoś Wam pomoże. No i tutaj stałe jakieś relacje, moi kochani. Stałe relacje, udane związki. Co jeszcze? Jeżeli staracie się o pożyczkę, kredyt, podpisujecie już umowę, zwłaszcza, moje drogie lwy, na mieszkanie, dom. Jeżeli staraliście się o kredyt, wreszcie będą tutaj jakieś decyzje, wreszcie po nerwowym, długim wyczekiwaniu będziecie finalizować tutaj jakieś transakcje. Pozytywnie załatwione sprawy sądowe, urzędowe, związane z jakimiś rozliczeniami, podziałem majątku, darowiznami, dotacjami, jeżeli staraliście się jakąś dotację, przyznanie jakichś środków emerytalnych, rentownych, alimentów, zasiłku na dzieci, jak najbardziej tak. I co jeszcze, moi drodzy? No można powiedzieć, że ktoś będzie hojny, będzie Wam pomagał, będzie Was wspierał finansowo. Co w związkach? Moi kochani, jeżeli tkwicie w jakimś trójkąciku, myślicie o tej osobie, jest dom rodzinny, którejś ze stron, mieliście romans, to się na razie zakończyło, tutaj lew nie może się zdecydować, czy wziąć rozwód, czy nie, czy może liczyć tu na tego mężczyznę bądź kobietę z poznaku lwa, barana bądź strzelca, to jest, od razu mówię, osoba dojeżdżająca, związek na odległość. Wydaje mi się, że Wasza relacja została tutaj zawieszona. Czujesz się, Liwie, bardzo osamotniony, ale z drugiej strony jesteś ostrożny i zastanawiasz się, czy na dłuższą metę to ma sens. Po co Ci to było, czy to ma sens i czy nadal chcesz w to wchodzić. Rodzina bardzo ciężko to przeżywa, więc to może być tak, że ktoś Was krytykuje, ktoś Was ocenia, nie akceptuje tego. Jakąkolwiek decyzję podejmiecie, widzę, że tutaj no, będziecie szczęśliwe. Idźcie za głosem serca, po prostu. Wy musicie przejąć stery, przejąć kontrolę. Dążyć za wszelką cenę do tego, żebyście byli szczęśliwi. Stawiać na siebie. Wy macie być teraz na pierwszym miejscu. Panować nad sobą, nad swoimi emocjami, myśleć logicznie.
Jeżeli mieliście romans, chcecie, żeby ta osoba wróciła, ta osoba napisze myśli o Was, Wy o niej myślicie, dojdzie do kontaktu w połowie stycznia, bądź na koniec stycznia, drugiej połowy stycznia. Jeżeli jesteście singlami, poznacie kogoś w pracy bądź na uczelni i to może być jakieś wydarzenie, może już na Sylwestra, może jakaś impreza wielka, jakaś okolicznościowa, jakieś takie domówka, może poprzez wspólnych znajomych się poznacie. Macie szansę, więc tutaj nie odmawiajcie jakiegoś spotkania, jakiejś imprezy. Te lwy, które są po rozwodzie, bądź dopiero kończą, są na półmetku kończenia, rozliczania poprzedniej, tak? Rozliczamy poprzedni związek, a już wchodzimy tutaj w relację z kimś nowym. Kto zdobył Wasze serce, no i diabeł to jest romans, to jest chemia, to jest przyciąganie, to jest magnetyzm. Ale też z drugiej strony, no, toksyczna sytuacja, którą da się opanować, z którą sobie poradziliście. No tutaj będziecie musieli się zastanowić, czego Wy tak naprawdę chcecie i postawcie na swoim, nie idźcie tutaj na żadne jakieś uzgodnienia. Ma być tak, jak Wy zadecydowaliście. Jeżeli wyjeżdżacie gdzieś, właśnie te samotne lwy, które tutaj być może są po jakimś trudnym rozwodzie, po jakichś przejściach, nawiążą jakąś komunikację, poznają kogoś. No będziecie tutaj trzymać się troszeczkę z dystansem, bo być może od dłuższego czasu byliście sami, ale no pomalutku będziecie się otwierać tutaj na nowe znajomości. Może macie dzieci na utrzymaniu, może chcecie, żeby to po prostu pomału, stopniowo jakaś znajomość się rozwijała. Jest taka szansa. Wyjazd, wycieczka, jakaś podróż biznesowa, tam macie szansę kogoś poznać, bądź młodsze osoby, tutaj jakaś uczelnia, jakieś kursy. Bardzo szczęśliwi będziecie na koniec miesiąca, więc nie wiem, do jakiego wydarzenia tutaj dojdzie, albo Was ktoś odwiedzi, albo kogoś poznacie, albo umówicie się na randkę, albo pogodzicie się w związkach, dokonacie wyboru. Tutaj niektóre pary, stałe pary, jeżeli miały jakiś problem, podejmą się terapii. Jeżeli żyjecie w związku z osobą uzależnioną, która zdecydowała się leczyć, jest ciężko tej osobie, wspierajcie ją. Ale dla dobra rodziny, dlatego żebyście byli razem, chce tutaj się poprawić, to no, odczujesz tą poprawę, lwie, i dasz szansę. Więc tutaj mogą się też jakieś małżeństwa, jakieś pary ponownie ku sobie zejść. Pamiętaj, żeby nie oceniać, nie krytykować. Może przez to, że jest ktoś trzeci, tutaj trzymasz swojego partnera obecnego bądź partnerkę na dystans, troszeczkę się izolujesz albo czujesz się bardzo osamotniony, lwie, stąd po prostu szukasz ukojenia w ramionach innej osoby. Ale pamiętaj, że musisz stawiać na siebie, cokolwiek to miałoby znaczyć. Nie poświęcaj się dla związku, który już pomału idzie ku upadkowi. Postaw na swoje szczęście, jeżeli masz dzieci, na dzieci szczęście, jakaś miłość, prawdziwe uczucie przed Tobą, jakieś szczęśliwe wydarzenia, ktoś napisze, ktoś Cię gdzieś zaprosi, być może już przedstawienie tutaj rodzinie swojego nowego partnera bądź partnerki, mówię teraz do sing. Jakaś rodzinna uroczystość, może chrzciny, może ślub, wesele, może tam kogoś poznacie. Na pewno, jeżeli zastanawiacie się nad jakimś wyjazdem, jakąś podróżą, bądź przyjazdem do kogoś, jedźcie. Nie zastanawiajcie się. Pustelnik. No właśnie. Od dłuższego czasu zastanawiacie się, co ze związkiem, co z relacją, ale też, czego Wy chcecie, jaką drogę obrać, jaką podjąć decyzję, jakiego dokonać wyboru. No dobrze, moi kochani, co ze zdrowiem? Jakieś zmartwienia, jakieś choroby zakaźne, bądź problemy z nałogami są już za Wami. Szóstka buław mówi o tym, że pokonaliście kryzys, wyszliście z jakiegoś
trudnego okresu. Teraz musicie naprawdę zwrócić uwagę, bo znowuż jest ten wisielec. Wisielec to też nałogi, depresje, jakieś problemy emocjonalne, psychiczne. Musicie wziąć się w garść i panować nad sobą. Po prostu nie odpuszczać. Ogólnie na koniec miesiąca będziecie tryskać zdrowiem, będziecie pełni energii, uradowani, pełni sił witalnych. Tutaj też jakieś sprawy urzędowe, które ciągnęły się od jakiegoś dłuższego czasu, wreszcie się rozwiążą, no i jakieś pisma, wnioski, które składaliście, będą pozytywnie rozpatrzone. Praca będzie, w stałej pracy być może podwyżka, awans. Tutaj niektóre lwy zastanawiają się pomiędzy dwoma opcjami. Problemem jest dojazd bądź samochód, środek transportu, to musicie jeszcze sobie przemyśleć. Zobaczcie, tutaj też mamy dwójeczkę, tak? Czyli jakieś dwie ciekawe oferty, które warto przeanalizować. Natomiast w związkach porozmawiać, unikać krzyku, kłótni. No i kością niezgody też jakieś podróże, wyjazdy, nieobecność poza domem, słaby kontakt z dziećmi, z rodziną, to też trzeba przedyskutować. Przez to czujesz się taki osamotniony, lwie. Czy to ty podróżujesz, czy to twój partner bądź partnerka podróżuje, jesteście na odległość, to jakby zmierza do dużej rozłąki i jakby osamotnieniu w relacji, więc nad tym trzeba popracować, a waszej drugiej połówce też jest ciężko i też się zastanawia, czy to ma sens na dłuższą metę. Dobrze, moi drodzy. Zobaczymy sobie afirmację. Afirmacja dla lwa. Kieruje mną boska mądrość. Proszę bardzo. No i kieruje cię ta boska mądrość, lwie. Ty wiesz, co masz robić. Bardzo często przytaczasz sobie słowa starszych osób z twojego rodu, rodziców, dziadków. Czasami masz prorocze sny z ich udziałem. Może jakieś wskazówki ci przekazują. Dziś boska mądrość pomaga mi podjąć najlepsze decyzje. Dzięki niej dążę do realizacji moich celów. Mam zapewnione bezpieczeństwo. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc na spokojnie podejmujcie decyzje, wierząc głęboko w to, co robicie. I nie wahając się prosić o wsparcie Boga, Wszechświata, anioła stróża, przodków, bliskich zmarłych. No dobrze, kochani, to tyle. Umowy kredytowe na dom, mieszkanie mówiłam, tak? Że bardzo szybko, tutaj od połowy miesiąca coś ruszy. Podpiszecie umowy. Dobrze. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego stycznia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.